To w tym czasie możemy sobie zrobić rozwiązanie konkursu. Co tak? Siemano, wiara, it's your film show. Dzisiaj przyszła pora zrobić sobie proteinowe gofry, ale uwaga, rozwiązujemy sobie konkurs z odżywek, z koszulek, z... No to tylko dwa konkursy. Dobra, więc mam nadzieję, że uśmiech szeroko gości na twoich ustach i lecimy z formą. Zapraszam cię do vlogowego kanału, tam po prostu są transmisje zrobienia formy. A jeżeli jesteś nowy, jeszcze nie wiesz, co to jest grane... Baba, widzisz ten przycisk? Wciśnięty jest? Jeżeli nie, to... Zrób to, proszę. Będzie mi miło. Koniec gadania, szybka piła, zaczynamy przepis i idziemy do stołu. Jazda. Dobra, więc jesteśmy już przy stole, co? Zaczynamy przepis na mega proteinowe gofry, które są idealne po treningu. Ja jestem właśnie po treningu, mam 10 tysięcy kroków. Zostań do końca, bo tam jest rozwiązanie konkursu, no, o których ci wspomniałem. Więc tak, do przygotowania proteinowych, anabolicznych gofrów potrzebujemy białka, jaja, miska. Proporcje na te gofry nie znam, robię je na spontanie, ponieważ zapytałem, co byście chcieli następnym za przepis na Instagramie. Serdecznie cię zapraszam, możesz wpaść, zafollowować. Codziennie co się dzieje? Powiedzieliście, że proteinowe gofry, ja zapytałem, czy mogą być, powiedzieliście, że tak, więc robimy proteinowe gofry. 70 ml białek jaj, czyli inaczej dwa białka jaja, miarka odżywki białkowej. Ja użyję izolatu o smaku tofi. Jest sztosem. I jeżeli potrzebujesz suplementów i chcesz to zrobić na testosteron, pamiętaj o kodzie IIFM, masz 7% zniżki. Na przykład na takie białeczko, na przykład na takie białka jaj, na przykład na dużo, dużo innych produktów. Link masz w opisie. I 7% zniżki. Wow. Dobra, więc odżywki dajemy 30 gramów. Jestem cały mokry, dlatego że jestem po siłce. I jeszcze termogeneza na mnie tak działa po prostu, że jeszcze się cały poce. Pomimo, że się myłem, to się cały czas poce. Ponieważ jest ciepło, jest lato i jedzie karetka. Mam nadzieję, że nie po mnie. Do psychola. Następnie potrzebujemy 20 gramów mąki. Mąka jest, check. Następnie potrzebujemy szczyptę proszku do pieczenia. Damy sobie 3 gramy proszku do pieczenia. O, 3 gramy proszku do pieczenia. Szczypta soli, czyli tyle. Za dużo miałem, to wyrzuciłem. Jestem na ogrodzie, gościu, to nie chata. Następnie, jeżeli masz wyczulone kubki, to jest pszczoła. Jeżeli masz... Ona mnie zaraz urządli. Proszę stąd odejść, pszczółko. Uroki nagrywania na tle natury, że pszczoły cię atakują. Jeżeli potrzebujesz słodyczy, dodać sobie troszeczkę erytrytolu albo słodzika w tabletkach. Po prostu erytrytol miałem pod ręką, daję erytrytol, w ogóle nie musisz dawać słodzika. Ja dałem teraz 15 gramów erytrytolu. No i mamy tutaj skyr. I tradycyjnie damy sobie jedną łyżeczkę, czyli to będzie... Zaczekaj, ile? 30 gramów skyra, resztę użyję do polewy. Znaczy posmaruję po prostu gofry skyrem i zjem. Jestem po treningu, jestem głodny, jestem niewymagający, poza tym jest redukcja i... Dobra, powróćmy do przepisu. Bierzemy sobie czepaczkę do czepania jaj, albo po prostu taką, nie musi czepać nią jaj, ale... Ło, co ja gadam. Mieszamy wszystko do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaraz ci pokażę, jaka ta konsystencja powinna być. I właśnie takiej konsystencji to powinno być, czyli jest to lejące... No, jest to lejące. O, podłączamy toster, grzejemy. O, dajemy podkłady, jeżeli masz osobno, jeżeli masz wbudowane, to ten etap cię omija, a jeżeli nie masz wbudowanych, to tak jak ja musisz je... Cześć, gdzie to było? Tu? To musisz je... O Jezu, plecy mi bolą, bo robiłem plecy na siłce. Szczeria szyja. Co znaczy, że był dobry trening. Teraz czekamy, aż nasza gofrownica się nagrzeje i w tym momencie możesz dać łapę w górę, jeżeli się podoba materiał. Jeżeli nie, możesz dać łapę w dół. Chociaż... Tego bym nie chciał. No i pozostaje teraz czekać, aż się nagrzeje. Czyli w moim przypadku zielony przycisk musi się pojawić. Wtedy wiem, że jest nagrzane. Psikam wtedy sprayem. Również dostępne na testosteronie, psikam, nakładam masę, czekam, jem, prosta piła, szybka piła. To w tym czasie możemy sobie zrobić rozwiązanie konkursu. Co nie? Będzie szybciej, nie musisz czekać do końca, same plusy. Dobra, więc teraz włączam. Najpierw wylosuję sobie koszulkę z Instagrama, bo był jeden konkurs na Instagramie, tam była koszulka, więc ładuję wszystkie komentarze, daj mi chwilę, bo ich trochę było. Muszę załadować wszystkie komentarze. Dobra, więc ładuję wszystkie komentarze i uwaga, 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 losujemy paluchem trochę do góry, trochę na dół. Bum. Koszulkę z Instagrama wygrywa lifterka. O, znam ją, jest spoko i jest silna. I wygrywa koszulkę oraz kawę, bo tam powiedziałem, że jeszcze kawę dokładam, czy nie? No, wygrywa kawę jeszcze. Czyli kawa i koszulka leci do lifterki. No, dużo wyciska, więc nie podskakujcie, bo wam w p***doli.
przechodzimy do następnego konkursu. Był to konkurs koszulka z YouTube'a. Szukamy tego filmu, ładujemy wszystkie komentarze. Czekaj, to są białka, białka za chwilę. Najpierw koszulka, teledysk, tu. Jeżeli nie widziałeś tego filmu, to Ciwa się daje go w karcie. Tutaj, możesz sobie obczaić i powiedzieć mi, jak mi wyszła parodia piosenki. Dobra, wszystkie komentarze załadowane i teraz lecimy do góry, na dół. Do góry, na dół, do góry, na dół, bum. Koszulkę wygrywa Amaz TV, koszulka gościu, ten koleś. Czekaj, tu ci pokażę, żeby nie było, ten koleś. Czekaj, widzisz stąd, czy nie? Chyba nie, muszę podejść, czekaj. Ten komentarz wygrywa, czyli Amaz TV, koszulka gościu, przypiął bicepsa, 3 wykrzykniki i 2 łapy w górę. No nieźle, wygrywasz koszulkę. I kawę. Dobra, i teraz jeszcze na koniec film z odżywek. Ja ogólnie rzadko kiedy piję odżywki białkowe. No prawda, rzadko kiedy piję odżywki białkowe. Ładujemy wszystkie komentarze. O kurwa, prawie 2 koła komentarzy. O, wiesz ile to będę ładował? Kroki na paluchach będę robił teraz. Dzięki za wsparcie, komentarzy. Dobra, mam wszystkie komentarze, lecimy teraz góra, dół, pato. Góra, dół, góra, dół, boom. Just Kuba. Just Kuba wygrywa białeczko Vanilla Toffee. Patrz to, przybliżę ci. Just Kuba wygrywa odżywkę o smaku Vanilla Toffee. Patrz to, ile na komentarze, ale tu było nieograniczone, więc ja sobie robię zrzut ekranu, żeby typa zapamiętać i losujemy dalej. Góra, dół, góra, dół. O Jezu, ile góry, dół. Góra, dół. I bum, kolejne białeczko wygrywa Lucian. Lucian, białeczko o smaku marcepana. On, białeczko. Wyzumowało się? Wyostrzyło się? Białeczko marcepan wygrywa Lucian. Znowu idzie zrzut ekranu. Bum, o. I zapamiętane. Najgorsza część roboty za mną, czyli wylosowane już są 2 odżywki, 2 koszulki z kawami. O, czyli konkursy rozwiązane, no i teraz przechodzimy do przepisu. Lampka się zapaliła, otwieramy toster. Ale się pali. Jakbym grilla robił, a to nie jest grill. Bierzemy spray. Bierzemy łyżkę. Tylko ja to będę jadł, więc będzie oblizana. No i teraz nakładamy minimalną ilość masy. Żeby się nie przelało. Raz i dwa. Tej masy wystarczy na... Surowa masa? Ale smaczne. Kurde, posram się? Surowe białka? Nie, to są ten. To są farma białka, gościu. Tu są podobno już one... Jedna butla czy... Nie wiem, może się posra. Z tych proporcji wyjdą nam 4 gofry. 4 gofry i teraz masz makrosy 1 sztuki. Takie są makrosy 1 sztuki, 1 gofra. Jeszcze go nie widzisz, ale już się robi, więc ze spokojem. Zaraz będą. Nie cierpliw się. Znaczy, musisz się cierpliwić. Musisz być cierpliwym. O, albo cierpliwa. Zależy, kto to ogląda. Mam problem z wysłowieniem, ponieważ jestem po treningu jeszcze głodny. O Boże. Dobra, ale swoją drogą powiem ci, że pomalutku forma się poprawia i na razie miałem cel, żeby robić sobie po prostu redukcję do końca sierpnia, żeby w końcu ją skończyć, ale nabrałem ochoty na życiówkę. No i po prostu chyba będę kontynuował dalej. I oczywiście wszystko masz na kanale vlogowym. Subujesz już ten kanał, czy nie? Vlogowy. Zrobiłbym teraz przybliżenie, ale zrobię to w montażu. Ja montuję te filmy. Jeszcze ci wspomnę, że wyniki konkursu jeszcze udostępnię na grupie na Facebooku Wiara Licząca Makrość. Serdecznie cię zapraszam na tą grupę. Tam się dzielimy przepisami, nowinkami ze sklepów i tak dalej, więc warto śledzić, warto obserwować, bo Wiara tam się udziela, bo tam są makroświry, które szukają mega produktów. Biorą lupę i mówią, czy to jest dobry makroprodukt? A ja wtedy jak go widzę, to mówię, wow, ale makroprodukt. Aktualnie zasypiam, ponieważ jest mega zjazd potreningowy. Zawsze po treningu mam do momentu niezjedzenia pierwszego posiłku mega zjazd potreningowy. Właśnie go widzisz. Tak wygląda człowiek po zjeździe potreningowym. Lampka nadal się nie pali. Mega nieprzyjemna sytuacja. Ciągle czekam. Pewnie ci już tu nudzi. O, lampka się zapali. Uwaga, otwieram. Ty, ale wyszło sztosowo, pato. Już ci pokazuję. Ej, gorące, nie wziąłem talerza w ogóle. Nie wiem, co teraz zrobić. Chyba na wagę położę. Gorące. Dobra, więc tak się prezentują proteinowe gofry, 1 sztuka, znasz makrosy, mogę ci teraz powtórzyć tutaj jeszcze. Takie są makrosy 1 sztuki i teraz miniaturka. Czekaj, miniaturka, jaka miniaturka? Dobra, miniaturka zrobiona, powracam do ujęcia, patrz. Teraz widzisz, jak to wygląda. Ej, dobre. W przekroju gofry tak się prezentują. Są mega lekkie, idealne po treningu, przed treningiem, w czasie treningu. Ja bym jadł cały czas. To ja se kończę gofry. Zasłaniam rękę, bo już niepotrzebna ekspozycja bicepsów. Popiję wodą, bo są trochę suche. Więc polecam ci dać na górę jakiś krem i jogurt. Chyba za dużo oddaliłem stół. Ja już idę po kamerę, więc ze spokojem.
Prawie szybki przepisik zrobiony, konkurs rozwiązany, więc jeżeli się podobało, dawaj łapę w górę, dawaj suba, zazna dzwonek i widzimy się wkrótce w kolejnym materiale, który będzie już niebawem na kanale. I obcze vlogi. Yo, gościu i gościarko, pozdro, uśmiecha się, ćwicz, licz makrosy, wow. A i czekaj, gościu i gościarko, tu masz jeszcze trzy ostatnie filmy, są mega sztosy, więc obczaj sobie, są lepsze niż ten. Pa.